Kiedy już po samym zwiastunie Velmy na polskim czy też zagranicznym YouTubie zaczął się pojawiać wręcz wysyp tych wszystkich filmów o tym, jak bardzo ten serial jest zły, każdy wiedział, że na pewno odniesie sukces. No bo przecież co może pójść nie tak? No właśnie, co poszło nie tak? I szczerze mówiąc, nie możemy powiedzieć jednak, że ten serial sukcesu nie odniósł, bo w pewnym sensie odniósł. No z jednej strony najgorzej oceniany serial, ale kto by tam na to patrzył? Ważne, że twórcy mogą się pochwalić wypchanymi portfelami, bo przecież pieniądze są najważniejsze, no nie? Velma to serial opowiadający o tytułowej bohaterce i o takim backstory tego, jak rzekomo powstawała cała brygada detektywów. 10 odcinków właściwie strasznej katorgi, no ale przy niektórych momentach można się pośmiać i właściwie tak w skrócie opisują go wszyscy krytycy, którzy nagrywali o nim filmy albo pisali jakieś opinie. I najzabawniejsze jest to, że już po wyjściu dwóch pierwszych odcinków dosłownie każdy się na nie rzucił i zaczął nagrywać swoje recenzje, w których po prostu mieszał ten serial z błotem i to będzie trochę lekko powiedziane. I kiedy tak każdy był zajęty tym mieszaniem Velmy z błotem, to trochę im umknęło, że w sumie to oni sami wpadli do takiego błędnego koła nakręcania tego serialu, bo z wyjściem każdego nowego odcinka oni nagrywali te swoje recenzje mieszania tego serialu z błotem, a ludzie przez to, że on był aż tak zły, chcieli go obejrzeć, żeby sprawdzić, czy jest faktycznie aż tak zły. I wpadli w pewnym sensie taki paradoks, bo z jednej strony chcieli strasznie ten serial potępić, ale z drugiej strony to właśnie oni nabijali wyświetlenie temu serialowi i tak nabijali hype temu serialowi. Także jak widzicie, wszyscy ci krytycy, którzy chcieli potępić ten serial, trochę im to nie wyszło, bo HBO zapowiedziało już drugi sezon, bo przecież jak im się to opłaca, no to czemu by nie? No, nie wiem co, może się tutaj nie udać, nie mam pojęcia. W każdym razie może zajmijmy się tytułową bohaterką i tym, co się zmieniło. Bo no, kiedy wyszedł zwiastun, już pierwsze co rzucało się w oczy, to właśnie wygląd Velmy, wygląd właściwie wszystkich postaci, które były tam w tym zwiastunie. I no powiem wam tyle. U nas teraz w społeczeństwie panuje taki lekki problem do zmienienia rasy postacią. No szczególnie jeśli zmieni się z postaci niebiałej na białą. Ale już problemu nie ma, kiedy zrobi się na odwrót, bo kiedy zmieni się postaci białej na jakąkolwiek inną, to wszystko jest okej, nie? To już nie jest rasizm. No w każdym razie w naszym społeczeństwie panuje taka pewna zasada, że jeśli jakaś postać nie była biała, to nie możecie zmienić jej koloru skóry na biały, ale jak była biała, to możecie sobie zmienić kolor skóry na jakiejkolwiek chcecie. I w sumie gdyby nie to, że zmienili jej rasę, to z wyglądu niewiele się zmieniło. Natomiast jeśli mówimy o charakterze, no to ojoj. Tu czeka nas naprawdę ciekawa dyskusja i pogadanka, ponieważ Velmę z innych adaptacji, taką klasyczną Velmę, pewnie wszyscy znacie z tego, że to była taka skryta w sobie, cicha, nieśmiała dziewczyna, która jednak właśnie była bardzo mądra i tą swoją mądrością nadrabiała za to, że była taką szarą myszką i ona była bardzo niedoceniana, no nie? Ale w tym serialu Velma jest rasistowska, wredna, egocentryczna, chamska i bardzo sarkastyczna, co oczywiście w ogóle nie przypomina Velmy, którą jakże wszyscy dobrze znamy. I najprostszym przykładem do tej zmiany charakteru Velmy był moment, w którym Velma i Daphne walczyły między sobą w szkolnym turnieju o to, kto jest najmniejszą ofiarą. I zamiast faktycznie fizycznie walczyć, Velma wyciągnęła pamiętnik Daphne i zaczęła odnosić się do fragmentu, w którym Daphne pisała, że ma problemy psychiczne i że chodzi do szkolnego psychologa i chciała w ten sposób zrobić z niej ofiarę przed całą szkołą, natomiast odniosła totalnie odwrotny skutek, no bo nie oszukujmy się, ale teraz to społeczeństwo zachęca do takiego bycia otwartym, do mówienia o swoich problemach. I jeśli chcemy kogoś upokorzyć w ten sposób, to raczej nie zadziała, bo wtedy każdy stawi się po naszej stronie, mówiąc, że jak ty w ogóle możesz tak robić. I też to samo spotkało Velmę, bo zamiast zrobić ofiarę z Daphne, zrobiła ofiarę z siebie i przegrała ten turniej. I wiele osób było wręcz obrzydzonym tym zachowaniem Velmy przedstawionym w tym serialu. I wiele osób pisało, że przecież klasyczna Velma nigdy by się tak nie zachowała, co jest prawdą. Wiele osób również było bardzo zdenerwowanych o to, jak przedstawili relacje Velmy z Daphne, ale może do tego przejdziemy trochę później i najpierw omówmy Daphne. Daphne w innych adaptacjach była przedstawiana jako taka pewna siebie, samowystarczalna, samodzielna kobieta, która no jednak była tam w pewnym sensie inteligentna. Była też taka trochę niedoceniana i uznawana za taką po prostu dziewczynę, która wygląda, mimo tego, że ona tam zawsze udowadniała, że ona nie jest tylko tą taką pustą dziewczyną, tylko też potrafi myśleć. I powiem wam, że te wszystkie cechy z tych innych adaptacji Daphne zostały tak bardzo podkreślone,
nakręcone, że to się zrobiło aż po prostu niesmaczne, bo Daphne w tym serialu gra taką popularną, bardzo wredną dziewczynę, która zrobi naprawdę wiele tylko po to, żeby utrzymać się na tym podium popularności, co oczywiście udowadnia moment, w którym ona udaje związek z Fredem tylko po to, żeby utrzymać tą swoją popularność. I no jak wiemy, ta stara Daphne raczej by się do tego nie posunęła, bo ona też była dość wyrozumiała i miała takie swoje wartości, ale też z nimi nie przesadzała. Powiem wam, że to aż takie trochę przykre, jak oni tak bardzo podkręcają charakter takiej fajnej postaci, bo Daphne była naprawdę spoko postacią. I tak ją w sumie psują i robią z niej taką, wiecie, takie movie cliché, jak to się mówi. Czyli robią z niej taką popularną dziewczynę, która jednak w środku ma uczucia. I dosłownie takie wrażenia możemy wyciągnąć z tego serialu. Co do relacji Daphne z Velmą, to wiele osób pruło się o to, że przecież co to w ogóle, zmieniacie orientację w Velmie, co wy robicie? Co nie jest do końca prawdą, bo Velma w nowej bajce Trick or Treat wykazuje zainteresowanie dziewczyną. I wiecie, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że ona zawsze się uganiała za kudłatym, potem też zaczęła się uganiać z jakąś inną dziewczyną, to nie możemy powiedzieć, że zmienili jej orientację, bo jednak my nie wiemy do końca, jaka jest ta orientacja Velmy. I jeśli raz ugania się za kudłatym, a raz za jakąś inną dziewczyną, to nie możemy wykluczyć tego, że po prostu podobają jej się dziewczyny. No wydaje mi się, że to jest dość logiczne. Natomiast inaczej sytuacja wygląda z Daphne, która po prostu w żadnej adaptacji nie wykazywała zainteresowania drugą dziewczyną. Ona zawsze była znana z tego, że uganiała się za Fredem. Przez te wszystkie lata jakoś nie byliśmy w stanie zaobserwować tego, że uganiała, żeby się uganiała za jakąś dziewczyną. I w tym wypadku, kiedy jej relacja z Velmą wygląda tak, że one chcą być razem i teoretycznie są razem, ale potem Velma uświadamia sobie, że kocha Norvilla, który... No, w każdym razie powiem wam tyle. Ta relacja trochę nie ma sensu, jeśli spojrzymy na to ze strony innych adaptacji, szczególnie te uczucia Daphne co do Velmy. Po prostu się nie łączą z tym, co zna i co wiemy o Daphne. Norville to natomiast taki odpowiednik kudłatego. Odpowiednik, bo jedyne, co go łączy z kudłatym, to to, że ma to samo ubranie. To dosłownie jedyna ich wspólna cecha. No i teoretycznie imię, bo ciekawostka jest taka, że Norville to faktycznie imię kudłatego, no bo kudłaty to tylko ksywa. Chociaż bohaterowie chyba nigdy się do niego nie odezwali po imieniu, a zawsze mówili na niego właśnie kudłaty czy Shaggy. Zależy jak to woli. I no jak mówię, jedyne co ma wspólnego Norville z kudłatym to ubranie i teoretycznie imię. Bo jednak Norville, a bardziej cała jego postać została tak bardzo zmieniona i pod względem wyglądowym, i pod względem charakteru, że oni praktycznie zrobili nową postać, tylko no, zostawili jej to samo ubranie, żeby wiecie, żeby się zgadzało, że to spod franczyzy Scooby-Doo, nie? No to musi być chociaż troszkę podobnie. I to mnie właściwie boli, bo dosłownie cały charakter Norvilla polega na simpowaniu do Velmy. I ja nie przesadzam, naprawdę przez cały serial jedyne, co ten człowiek robi, to simpuje do Velmy. No może pomijając te 3 czy 2 odcinki, w którym znalazł sobie dziewczynę, po czym znów sobie uświadomił, że jednak kocha Velmę i wrócił do simpowania, więc ten wątek właściwie troszkę nic nie wniósł. W każdym razie, no jak mówię, trochę to przykre, że usunęli w sumie fajną nawet postać, bo kudłaty zawsze był tą taką zabawną postacią, która no, uganiała się za jedzeniem, która jednak mało interesowała się w Velmie. Bo kudłaty tak mocno się nie interesował w Velmie, jak Velma w kudłatym. Przynajmniej w tych starszych adaptacjach. I w tych nowszych, z tego co wiem, to też tak jest. Także no, mówię wam, ta postać w ogóle nie przypomina kudłatego i jak mówię, jedyne co ma ze sobą wspólnego to to, że ma podobne ubranie. Natomiast jeśli chodzi o Freda, bo to dosłownie jedyna postać, której nie zmienili rasy, to Fred stał się trochę też taką ofiarą tych wszystkich rasistowskich żartów, które są w tym serialu, bo wiecie, on jest białym, bogatym mężczyzną i wokół tego też biegają sobie te żarty, do tego też nawiązują prawie wszystkie żarty Velmy i ogólnie całego tego serialu, do tego, że jest białym, bogatym mężczyzną, no bo przecież to takie, wiecie, typowe. W każdym razie Fred jest kreowany na takiego szczeniaczka, na taką postać, która nie jest nawet w stanie samodzielnie funkcjonować i nie przesadzam, kiedy tak mówię, bo nie potrafi nawet pokroić steka i to jest faktyczna scena z serialu, kiedy Fred nie umie pokroić steka. That's not true. No, you just cut the food and put it on the... What's the dumb thing called? A dingle hopper! Great. Show us. I powiem wam, że to bardzo dziwne, co oni zrobili z tą postacią, bo jednak Fred zawsze był znany z tego, że
był takim, wiecie, osiłkiem, który jednak, no zawsze sobie radził z tymi problemami, zawsze wymyślał jakieś rozwiązanie, jakąś pułapkę na tego potwora, którego oni zawsze chcieli złapać. I to, co oni zrobili tej postaci, to jest takie lekkie naplucie w twarz temu oryginalnemu Fredowi, który, no, gdyby zobaczył to, co z nim zrobili, to chyba nie chciałby istnieć na tym świecie. No, w sumie to mu się nie dziwię. Także, no, Fred to jest po prostu postać, na której naprawdę wiele osób się zawiodło. A przynajmniej nie na samej postaci, a na tym, co zrobili z tą postacią. I powiem wam tak, jeśli chodzi o sam serial, to problemem tego serialu jest to, że jest on spod franczyzy Scooby-Doo. Jest on połączony z Scooby-Doo. I ironia jest taka, że tam nawet nie ma Scooby-Doo, nie? Ale to już to nie jest ważne, nie? Że w serialu o Scooby-Doo nie ma Scooby-Doo, no bo kto by pomyślał, żeby w serialu o Scooby-Doo był Scooby-Doo? Jaki to ma sens, nie? W każdym razie sam serial, gdyby nie to, że jest połączony z franczyzą Scooby-Doo, wydaje mi się, że radziłby sobie w miarę dobrze, bo to jednak najbardziej wkurzyło ludzi, to, że jest spod franczyzy Scooby-Doo, a oglądając go, nie macie w ogóle wrażenia, że oglądacie cokolwiek, co było wzorowane na franczyzie Scooby-Doo. I powiem wam, że to jest właśnie główny problem tego serialu. Ten serial to jest takie Rick and Morty i Big Mouth Wannabe, ale tak nie do końca. I powiem wam, że gdyby odrzucili tą franczyzę Scooby-Doo i zrobili faktycznie nowy serial z nowymi postaciami, z takim troszkę świeższym konceptem, to wydaje mi się, że serial sam w sobie mógłby osiągnąć sukces. Bo ludzie nie byliby aż tacy źli na HBO, na Warner Brosa, że zrobili coś złego z postaciami ich ulubionej bajki. Wydaje mi się, że ludzie byliby po prostu bardziej spokojni z wiedzą, że ich ulubiona bajka nie została tak okropnie zniszczona, tak jak zrobili to w tym serialu. I na pewno lepiej przyjęliby po prostu nowy serial, który wydaje mi się, że poradziłby też sobie równie dobrze. Może nie byłby owity aż tak dużą ilością kontrowersji, czyli jednak zasięg byłby mniejszy, ale wydaje mi się, że byłby w stanie sobie dobrze poradzić. I on faktycznie pływałby wtedy między tym Rick and Morty, Big Mouth, tymi wszystkimi takimi czołowymi kreskówkami. Na pewno daliby radę to zrobić. Natomiast no oni wybrali tą cięższą drogę, tą gorszą drogę. I tą drogę, która zapewniła im pieniądze, ale też zapewniło im to, że zostali twórcami jednego z najgorszych serialów. Co chyba też nie jest jakimś super osiągnięciem, prawda? Więc no moim zdaniem serial da się oglądać. Jest nawet miejscami zabawny i jak mówię, gdyby nie franczyza Scooby-Doo, gdyby to był osobny, samodzielny serial, to na pewno też przyjemniej by się to oglądało, bo powiem wam, że oglądając ten serial też w sumie trochę zapominacie, że jest on z franczyzy Scooby-Doo, ale to przecież nie jest w ogóle istotne, żeby serial z franczyzy Scooby-Doo był podobny do franczyzy Scooby-Doo, no bo kto o to dba? To nie ma znaczenia. W każdym razie, jeśli oglądaliście ten serial, to napiszcie, jakie były wasze odczucia, a jeśli nie oglądaliście tego serialu i wiecie, co się działo w tym serialu tylko z tego odcinka, to napiszcie, czy obejrzelibyście ten serial. Standardowo wszystkie linki do moich social mediów macie w opisie, a wy napiszcie, co sądzicie o tym nowym formacie, bo planuję zrobić jeszcze jeden odcinek właśnie w takim formacie i chcę się dowiedzieć, czy wam się po prostu takie coś podoba. Pa, pa.